Relina Luciana wydaje mi się must have'em. W którą stronę pójdziesz? Doskonale wie, że siła jego postaci wybrzmiewa na pierwszym skończonym przedmiocie. Żonglerzy w tym momencie dobijają szósty poziom i od DMK już z ultimate'em potencjalnie możemy zobaczyć tutaj ładną kołyskę. Tylko czy X-Maxis będzie w stanie wyjść z tego wszystkiego żywy? No odpowiedź brzmi nie. Ze strony swoich sojuszników. I to wystarczyło, ale w tym momencie JDMK agresywnie podchodzi troszeczkę za głęboko i on może to przepłacić życiem i to jest kill dla Duszkisa. I popatrz teraz na flankę Akordera. I popatrz, chciałeś fragów, chciałeś krwi, więc masz w tym momencie. To prawda, no jest to jest eliminacja jeden i może drugi. Bardzo darmowa na Lucianie. Yumi też mocno zagubiona również upadnie, ale walka toczy się również na froncie zwanym Południowa Rzeka. Tutaj Syzy próbował dogonić rywala, jakim jest JDMK. Dogonił go, ten się ozłocił, ale finalnie frag zostanie oddany. Trzeci frag na konto Duszkisa działa na rywali. Popatrz, jak dużo oni w tym momencie zgarnęli. Rozpracowali wszystkie tier jedynki. W tym momencie pracują nad tier dwójkami. Na midzie Obiana, na sobie masz walkę. Popatrz, Tomem może tutaj bardzo szybko upaść, mu zostało mało punktów życia, ale patrz, X-Maxis wchodzi i w tym momencie Lodisi się absolutnie topią. Secret jeszcze próbuje tutaj wytańczyć. On ma okazję złapać jakiekolwiek zabójstwo, ale Duszkis go przedtem podtrzymuje. Kastaj próbuje ratować swoją drużynę, ale to jest jedno za zabójstwo dla Mayvedy. Jeszcze szansę cokolwiek poklikać. 8000 złota tracą do swoich rywali. Ale dalej Kastain ma itemy i jest teamfight. Kastain był wyłapywany, ale nie podołali. On z tego wyszedł i w tym momencie X-Maxis zabija to tema. Oj, 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 tutaj się cała drużyna posypała. Gdzie są ci Lodisi? Secret jeszcze próbuje z tyłu cokolwiek poklikać, ale pojawia się Syzyf i go absolutnie niszczy. Maxis może tutaj spłonąć. JDMK. Jest dobra szansa. Jest szansa na to, żeby JDMK jeszcze wyciągnął ten teamfight. Zostaje 2 na 2. W tym momencie Duszkis musisz cokolwiek poklikać więcej. Jest boski. W tym momencie Kastain zostaje z Mayvedą i powinni to wyklikać i Lodisi czy podołają. Oj. Jest kolejny healek. 900 złota w tym momencie dla Style'a. Syzy będzie próbował dalej walczyć, ale to Cat Style tutaj wygrywa i Mayveda z tymi genialnymi healami. Nie ma żadnych szans, aby ktokolwiek to zagrał. Maxis nawet jest w stanie wyjść w tym momencie do przodu, zonować swoich rywali. Zgarnięty na shore za darmo i co więcej, będzie z tego walka, której tank drużyny Lodis po prostu nie przeżyje. Złożył się w 2 sekundy, więc jeśli twój frontlaner ginie tak szybko, to biada ci w walce drużynowej, biada. Ale Duszkis wchodzi i kontroluje Cat Style'a. Cat Style może w tym momencie upaść i jest wyłapany Cat Style i w tym momencie całkowity młyn. Lodisi upadają, Secret nie potańczy na tyle, tam był trafiony charm. I oj, jeszcze może spróbować przynajmniej jednego wyciągnąć. No i niestety tutaj upada na Macorder, ale za to piraci będą kończyli tą grę z dość dobrymi pieniędzmi, z dość dobrym KDA. 69 tysięcy to dobre pieniądze? To są dobre pieniądze. Przewaga w złocie gigantyczna, ale to jest pokłosie tego, co wyfarmili przez całe spotkanie. To jest pokłosie cierpliwej gry, dobrej gry.